Witam z tej strony Altum Polska. Dzisiaj mamy takie oto drzwi dierę zewnętrzne do budynku wolnostojącego. I jest tutaj zamek dwusystemowy, a mamy do zamontowania VGBL-a, więc musimy wykorzystać taki set, który jest u nas na stronie też, to jest chyba set 3, do montażu z tą klamką do zamków dwusystemowych, czyli właśnie tu jest klucz i poniżej wkładka, tak? I tutaj wszystko będziemy za chwilkę demontować i zostanie to wszystko zrobione na tym secie. Pozostanie tylko ta płyta. Pokażę Wam później, bo tutaj trzeba, tu się oczywiście wyłamuje te wąsy. Trzeba przewiercić na przewód, trzeba przewiercić na jedno mocowanie, na drugie mocowanie otwory i w zasadzie to wszystko, tak, i się instaluje wtedy VGBL-a. No i tak, tu już ogołociliśmy drzwi, o, nie widać. Tu już ogołocone drzwi. No i teraz będziemy wiercić. Tutaj do wewnętrznej strony przykręcamy blachę dwiema śrubkami, później dopiero będziemy przykręcać do niej wewnętrzną stronę. No i zewnętrznie już pokazywałem, też mamy już przygotowany, przykręcony. Tutaj 6 śrubek idzie, żeby porządnie to złapać. No i tak, mamy raz, dwa duży otwór i trzy mały. Sobie przykładamy. Zobaczcie, na wkładkę już włożyłem. Tu mi ładnie wyszedł idealnie na śrubkę. Tutaj na orzech. Mniej więcej teraz jest równo i tu mam duży swobodny otwór, żeby przeprowadzić przewód, ponieważ tu są wtyczki. Tak, nie chcę, żeby to mi coś się z tym stało, więc robię dlatego troszkę większy ten otwór tutaj. No i tak, i tak trzeba zrobić otwór, więc to już wielkość tego otworu niemalże nie ma znaczenia, więc robię odpowiednio spory. No i tak to w całości będzie wyglądało. Za chwilkę będziemy skręcać i przekładać przewód oczywiście. Mamy tu już gotowe drzwi. Tak. Z tej strony wygląda to sobie w ten sposób. A, tu już kod chyba nie działa. Tak, to już nie działa, muszę zaczekać, jak klient wyjdzie. No ale bardzo fajnie, dotykamy. Tutaj tylko jest, ten kolor jest taki, że tu z tymi waluchami niestety jak się dotknie, to troszkę to widać, tak? No i tu oczywiście trzeba folikę tylko jeszcze ściągnąć i będzie to ładnie wyglądało wtedy. I dobra, i to była strona tam zewnętrzna. Tu jest strona wewnętrzna. Całość jest. Tu mamy oczywiście baterię. Z tej strony klamka działa zawsze. Tak. Z tamtej strony tylko po wprowadzeniu hasła. Także fajny produkt, dobrze działający. Naprawdę dość stabilnie działają te klamki. Spokojnie można je polecać. To tyle. No, jeżeli ktoś potrzebuje, zapraszamy na stronę, zapraszamy do kontaktu z firmą. Będziemy starać się dobrać do Państwa drzwi. Tutaj to nie mój wymysł, klient tak zrobił, więc w razie czego proszę nie komentować, że tu brzydko coś po sztywnym łańcuchu zostało, ale tak zostało. Dobra, zapraszamy i dziękujemy bardzo.